Witajcie moi drodzy. Dziewiąta edycja nadchodzi wielkimi krokami. 25 lipca już będziecie mogli zacząć odbierać ją ze sklepów. Już zaczynamy grać na nową edycję Warhammera 40 000. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem, ale wiem jedno. Wiem, że idziemy do przodu i że znowu zmienia się i że jest znowu wiele dobrych zmian w tej nowej edycji. Z tej okazji mam dla Was konkurs. Mam dla Was konkurs, który sobie tutaj otworzę sobie notatki. Konkurs, który będzie wymagał od Was tak naprawdę tylko trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to zrobienie jak najlepszych fotek swojej armii. Chcę po prostu zobaczyć Wasze armie. Chcę zobaczyć, jak one wyglądają, jak dużo macie modeli, jak dużo modeli macie pomalowanych, bo to jest warunek zasadniczy i podstawowy. Wasza armia musi być pomalowana. Nieważne na jakim standardzie. Im lepszy oczywiście, tym lepiej. Ale nie będę oceniał Waszych umiejętności malarskich. Chodzi o to, żeby był klimat. Chodzi o to, żeby było epicko. Więc armia musi być pomalowana. Im ładniej, tym lepiej. Armia co najmniej musi być na co najmniej 1500 punktów. Mniej więcej. Oczywiście niektórzy z Was będą mieli armię na kilka tysięcy punktów. Niektórzy z Was armię na 1300, 1400. Chodzi o to, żeby to wyglądało jak armia. Żeby to wyglądało jak naprawdę... Mówię, jeszcze raz, coś epickiego. Więc robicie takie zdjęcia i wysyłacie je do mnie. Jedno z tych zdjęć musi zawierać karteczkę z napisem Konkurs Indomitus. Po to, abym wiedział, że to jest Wasza armia. Ufam Wam, ale wiem, że jest wielu cwaniaków, którzy może wykorzystać taką okazję do zdobycia nagrody, do przechytrzenia wszystkich, a chciałbym, żeby to był konkurs jak najbardziej fair dla wszystkich. Wiem, że w niektórych przypadkach dla niektórych z Was będzie to oznaczało, że musicie zrobić fotki całej swojej armii jeszcze raz. Trudno. Ogarnijcie to i zróbcie taką sesję zdjęciową swojej armii. To mogą być... Tutaj zostawiam Wam w ogóle wolną amerykankę. Czy to zrobicie sobie w scenerii. Im lepiej, tym lepiej. Po prostu. Im ładniej to będzie wyglądało, tym lepiej dla mnie. A dlaczego? To zaraz się dowiecie w punkcie drugim. Punkt drugi wymaga od Was, abyście opisali lore swojej armii, czyli co to za armia, co to za frakcja, co to za chapter, co to za gang, co to za, czy nie gang, co to za klan orkowy na przykład, co to za craft world, cokolwiek, opiszcie to sobie, kim są Wasi bohaterowie, pokażcie mi zdjęcia swoich bohaterów, kto zrobi to najlepiej, też będzie miał najlepszy lore. Limit 500 słów, także nie ma zbyt dużo do rozpisywania się. Oczywiście plus minus 500 słów. Jeżeli zrobicie 550, nie popłaczę się. Chodzi o to, żeby mi tutaj nie walnął, wiecie, referatu na 1800 słów albo na 40 stron. Nie mam czasu tego czytać. I ważna uwaga w sumie. Nie używamy słów wulgarnych ani w opisie, ani w żadnych dialogach. Wszystko musi być, wiecie, ładne i przyjemne. Może być brutalne, nie mam problemu z brutalnością tam, ale bez słów wulgarnych, ok? I trzecia sprawa. Teraz, gdzie wszystko to się połączy w całość. Wygrana osoba, i no, czy właściwie jej armia i jej lore, dostaną nagrodę główną. Nagrodę główną, którą będzie nowy starter do 9 edycji. Cały boks, kompletny, zafoliowany. Dostaniecie cały boks. Dostanie ta osoba cały boks. Dodatkową nagrodą będzie to, że z tego lore i z tych zdjęć zmontuję filmik, gdzie ten lore przeczytam. Jak najbardziej epicki sposób, więc weźcie to pod uwagę, że to może być przeczytane. Podłożę do tego muzykę i będziecie mieli taką wizytówkę swojej armii. Więc wybierzcie tą swoją najlepszą armię, napiszcie najlepszy lore lub zredagujcie, jeśli macie gdzieś spisane na kartce. I weźcie pod uwagę, że będę to czytał. Wezmę swój mikrofon blisko do siebie i przeczytam go swoim ładnym głosem. Swoim ładnym głosem go przeczytam. I to będzie też nagroda dla Was, to będzie Wasza wizytówka. Ten film wrzucę na YouTube'a. Wszyscy będą mogli go obejrzeć. I teraz takie dwie uwagi, kilka uwag właściwie, które proszę, żebyście wzięli pod uwagę i biorąc udział w tym konkursie, bierzecie to pod uwagę i zgadzacie się na to. Wasz tekst będzie mógł być wykorzystywany przeze mnie w jakikolwiek sposób na tym kanale. Czy wygracie, czy nie. Ja go wykorzystam, w jakiś sposób. Inaczej, będę mógł go wykorzystać. Po drugie, wasze zdjęcia. Czy wygracie, czy nie, zgłaszając je do konkursu, ja je wykorzystam. Nigdy nie wykorzystam ich jako swoich, powiem, że to wasze, ale będę mógł je wykorzystać. Po trzecie, do
przekazania mi swojego adresu dla osoby wygranej, godzisz się na to, że będę operował twoimi danymi osobowymi, oczywiście tylko w ramach tego konkursu, później kasuję, zapominam, nie wiem kim jesteś, człowieku. Po czwarte, biorąc udział w tym konkursie, zgadzacie się na wszelkie inne rzeczy, które ja sobie wymyślę. Oczywiście wszystkie będą robione, wszystko będzie robione tak, abyście wy byli szczęśliwi. Więc czas macie do 25 lipca, kiedy to będę mógł odebrać pudła ze sklepu Stagraf w Łodzi, na ulicy Bratysławskiej 2a. I wtedy będę mógł wam po tym czasie wysłać to pudło. Jeszcze raz. Robicie najpiękniejsze fotki swoich armii, piszecie najfajniejszy lore swojej najfajniejszej armii, która jest zarazem też najpiękniejszą armią. Wysyłacie to do mnie. Adres, gdzie to trzeba wysyłać, podam, będzie w opisie filmiku. I po trzecie, ja robię ze zwycięzcy, nie dość, że daję mu grę, daję mu bok startowy, to jeszcze dostaję fajny filmik. Czego chcieć więcej? Moi drodzy, do roboty, startujcie.